Witam wszystkich ponownie, tu SP9, Tadeusz Ludwik. Dzisiaj krótko w temacie bazy kontaktów, czyli mówimy tu o bazie danych DMRID, którą możemy sobie załadować do większości radiotelefonów DMR, czy to jest TYT 380, 390, GD77, HD1. W przypadku tytułów i w przypadku GD77 trzeba zmodyfikować oprogramowanie, czyli trzeba wgrać oprogramowanie alternatywne. Tak przynajmniej było do jakiegoś tam czasu. Nie wiem, jak to jest obecnie, bo tyta nie mam już od jakiegoś dłuższego czasu, więc nie wiem, co tam się zmieniło. Ale generalnie było tak, że trzeba było wgrać oprogramowanie alternatywne, które pozwalało na wgranie tej bazy do takiej jakby pamięci wewnętrznej. Tutaj w przypadku modelu Anytone jest to też możliwe. Generalnie wchodzimy sobie na stronę amateurradio.digital i otwiera nam się taki wizard. Krok po kroku. Tutaj możemy sobie wybrać radia, które nas interesują. Mamy Anytone, mamy MD380-390, mamy tu ich odpowiednik UV, czyli dwupasmowy, 960, przepraszam, 9600, to jest ten mobilowy, Retevisy, mamy GD77, mamy HD1 i parę jeszcze innych. W przypadku naszym wybieramy, nie, źle mi się zaznaczyło, także jeszcze raz, ta myszka słabo coś działa. Anytone. Przechodzimy do numeru 2. Tutaj nam wyświetla ilość wszystkich DMR ID. No prawie 115 tysięcy. Ograniczenie, jakie mamy w naszym Anytone, to jest 160 tysięcy. I teraz tak, możemy sobie tutaj wybrać wszystkie albo z podziałem na kraj, na stan, na znak. Jeżeli sobie wybierzemy kraj, no to tutaj z listy możemy sobie wybrać Polskę. Możemy wybrać Polskę. Możemy tutaj filtrować przez, znaczy po Stanach Amerykańskich, po hrabstwach i tak dalej, i tak dalej. Ja mam wszystkie. Jak szaleć, to szaleć. No, mam jeszcze spory zapas w tej bazie. Tutaj wybieramy sobie sposób, w jakim to ma być tam chyba wyświetlane. Nie mam akurat wybrany duży znak wywoławczy. Pamiętajmy, że musimy mieć wersję firmware'ową, czy wersję firmware'u w radiu wyższą niż 2,25, czy od 2,25. Ja mam 2,32, więc u mnie spokojnie możemy sobie zobaczyć, jak wygląda. O, tak to by wyglądało, tak? Czyli mamy znak na czerwono i jest ten znak wywoławczy duży. A standardowo jak wygląda? Tak wygląda. Myślę, że większy znak tutaj jest bardziej przydatny, no bo głównie znakami się posługujemy. No i tutaj możemy sobie wybrać, czy ma kraj też nam wyświetlić, czy ma nam kraj skrócić do dwóch znaków. Ja akurat mam ustawiony na yes. Ma nie skracać kraju. Pełne imię, nazwisko. State nas tutaj nie interesuje. Idziemy do kroku trzeciego. I mamy download. Normalnie pobiera się w formacie, zaraz zobaczmy, nie pamiętam, CSV, tak? Jest to po prostu CSV. Przechodzimy do oprogramowania CPS. W opcjach mamy import. I dalej mamy Digital Contact List. Taką listę sobie możemy zaimportować, tak? Wcześniej pobierałem sobie tylko dla Polski. Tutaj mam all, czyli po prostu wszystkie.
Trochę to potrwa, zanim załaduję tą całą listę do naszego CPS-a. Ja już mam to zrobione, także generalnie ta lista kontaktów znajduje się tutaj. Digital Contact List. No, za każdym razem będzie tak ładował. I tutaj mamy. Tu mamy tą całą listę. Mamy to sprytnie chyba tak podzielone, żeby jakby było wszystko w jednym, to by ładowało nie wiadomo chyba jak. Dlatego jest to sprytnie podzielone w takich przedziałach. Wydaje mi się też, że to jest tak zrobione po to, żeby pewnie radia nie zamulała, żeby ten soft miał po prostu jakiś tam odpowiedni do tego dostęp. No, mogę tylko tak przypuszczać, to, że w każdym takim przedziale te listy kontaktów są wrzucone. Ta baza kontaktów oczywiście służy tylko po to, aby podczas prowadzenia łączności wyświetlały nam się informacje i znaki wywoławcze korespondentów. Ta lista nie jest równoznaczna z listą kontaktów, taką można by powiedzieć fizyczną, czyli z książki adresowej, z której chcemy wybrać kolegę, do niego wysłać SMS-a czy wykonać prywatne połączenie. To nie jest to. To jest tak jak w przypadku MD380-390, po prostu ta lista kontaktów widnieje gdzieś tam w środku w pamięci radia. Nie jest ona widoczna z poziomu menu. Mamy tu coś takiego w CPS-ie jak friend list. Friends list. Tutaj po wpisaniu znaku dajemy nasz search i generalnie szuka nam znak z tej całej bazy, którą sobie wcześniej wgraliśmy. Możemy sobie tutaj w takim razie takiego przyjaciela dodać, usunąć na taką listę. Z tego co wyczytałem, to jest to lista tylko po to, żebyśmy byli powiadomieni, jak któryś z tych kolegów pojawia się w sieci DMR. Również to też nie jest żadna lista związana z wysyłaniem SMS-ów czy też z prywatnymi połączeniami. A myślałem, że tak jest i to byłoby bardzo fajne, bo sobie wybieram kilkunastu albo może 20-30 osób, które znam, z którym jakiś tam kontakt mógłbym mieć i mogę im wysłać SMS-a czy zrobić prywatne połączenie. Tak niestety nie jest, tak więc jeżeli chcemy. Jeżeli chcemy właśnie mieć taką książkę adresową, taką fizyczną, widoczną z menu radia, to musimy wprowadzić ich tutaj w grupach rozmownych. Z początku myślałem, że to są tylko grupy rozmowne tutaj, więc tylko takie to sobie wprowadziłem. Aczkolwiek no tutaj po przetestowaniu tutaj tego połączenia właśnie eko testu, jest to jako prywatne połączenie. I to stąd właśnie wnioskuję, że tutaj musimy sobie wprowadzić tą listę naszych kontaktów. Ja sobie zrobię taką ręczną listę, może będzie tam 20-20 paru i tyle mi tak naprawdę wystarczy. Ale także to tyle na tą chwilę. Chciałem Wam krótko o tym opowiedzieć, żebyście wiedzieli. Macie jakieś pytania, pomysły, proszę komentować, pisać. QOZ from Mike Zero, Alpha November, Oscar M0ANO, Southwest UK, listening for any calls, over. 052 Juliet Alpha November. Okay, 052 Juliet Alpha November, very good day to you, old man. Thanks for coming back to the call. Name here is Rob. Mike Zero Alpha November, Oscar 052 Juliet Alpha November returning. Yeah, hello Rob, very good evening to you. My name is Yanis, my name Yanis Juliet Alpha November.